Cześć i witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku towarzyszy nam Trevor i właśnie jako ty będziemy wykonywali kolejny challenge. A dokładniej spróbujemy uciec z więzienia. I czy nam się to uda, o tym przekonamy się w dzisiejszym filmie. A wy możecie w komentarzach napisać, jak myślicie, czy ten challenge będzie zaliczony, czy jednak nie. Zanim jednak przejdziemy do wykonywania naszego dzisiejszego challenge'u, to chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania, a także pomaga to w rozwoju kanału. A jeżeli już subskrybujecie, to możecie udostępnić ten film swoim znajomym, którzy również grają w GTA, bądź po prostu lubią taki content. A teraz już bez zbędnego autoreklamowania, zaczynajmy! Wsiadajmy oczywiście do furki Trevora, bo jak widzicie, jeszcze nie jesteśmy w więzieniu, ale do niego niedługo trafimy. A jak to zrobimy? Oczywiście przez wykonanie czegoś nielegalnego, a dokładniej napadniemy na sklep. Tutaj jest stacja benzynowa, mamy również sklep z bronią, ammunition. Padniemy na normalny sklep i oczywiście poczekamy sobie na policję. Dlatego ruszajmy. Oczywiście Trevor w jego czarnym aucie z rejestracją subuj. Przypomina wam o tym, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to możecie oczywiście zasubskrybować. A my ruszamy i Trevor ponownie trafi do więzienia. Już kiedyś w tym więzieniu był i to naprawdę długo, ponieważ robiłem serię z GTA 5 za kratami. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to polecam bardzo serdecznie, bo naprawdę fajnie się działo i fajnie się nagrywało właśnie tamtą serię. Ale miejmy nadzieję, że w tym filmie Trevor jednak ucieknie szybciej niż wtedy, bo wtedy uciekłem po jakichś 9 filmach, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobra, jesteśmy już na miejscu. Zaparkujmy tutaj naszą furkę, ponieważ nie będzie już nam potrzebna. A my idziemy teraz na stację benzynową i miejmy nadzieję, że ten sklep będzie otwarty, że nie będzie nic bagowane. W środku jest oczywiście sprzedawca. Witam cię serdecznie. Weźmy sobie jakąś fajną broń, żebyśmy zrobili sporo hałasu. Okej, okay, ta robi duży hałas. Dobra, gościu, oddawaj kasę. Oddawaj. Nie? To ci rozwalę cały sklep. Dawaj kasę. Dobra. Teraz już daję kasę bez problemu. Tu możemy jeszcze sobie wypłacić jakiś napiwek dla nas. Dawaj, dawaj, cash dla nas. Tam już napiwek leży. No, większa reklamowa niż ta. Ale dobra, tak naprawdę nie musimy brać tej kasy, ale weźmiemy tak na wszelki wypadek. Prawie 300 dolków, tutaj jeszcze są jakieś pieniądze, więc weźmy je i zobaczmy, ile zarobimy. Gościu, przesuń się. Utrudniałeś nam. Dobra, mamy prawie 400 dolarów, bardzo dobrze, fajny łup. I teraz wychodzimy i czekamy na policję. Dalej, przyjedźcie do nas, ponieważ chcemy trafić do więzienia. Tak, tego się na pewno nie spodziewają, no ale dobra, jesteśmy. I proszę nas zaresztować. Halo, nie strzelajcie do nas! Co tutaj się dzieje? Czemu do nas strzelacie? Czemu mi wskoczyła nagle druga gwiazdka? No dobra, musimy sobie pomóc za pomocą trainera. Więc zmniejszmy nasz poziom pościgu. Dobra, teraz mogą nas aresztować. No panowie, nie strzelajcie. Ja się poddaję. Chcę być aresztowany. I jesteśmy w więzieniu, zobaczcie. Trafiliśmy do więzienia. Trochę się jeszcze baguje. I Trevor naprawdę zmienił się przez to więzienie. Jak widzicie, naprawdę wygląda inaczej. Trochę urósł i zmienił odcień skóry. Halo, czemu wy mnie chcecie atakować od razu? No panowie, ja dopiero do więzienia trafiłem, a wy już chcecie mnie tutaj dojechać. Co jest grane? Zostawcie mnie w spokoju. Ja chcę zobaczyć, co to więzienie oferuje, bo jak widzicie, mamy sporo znaczników. Tutaj co to oznacza? Możemy dołączyć do ballasów, możemy dołączyć do familii, czyli oczywiście do groszków z Grove Street, Lost MC. No Trevor by tam nie chciał trafić. Coś jeszcze mamy. Mamy Job Mastera, czyli możemy tam o pracę się postarać. Mamy Gun Shop, okej. Chodźmy zobaczyć najpierw może do sklepu z bronią, ile będzie nas kosztowała, bo jednak broń by się przydała. No halo! Czy jest tutaj jakaś ochrona w tym więzieniu? Personel nie reaguje, a próbują mnie dojechać. No dobra, tutaj kolejni, a ja chcę iść do gun shopu zobaczyć. Jest i sklep, więc zobaczmy. No ludzie, przestańcie mnie atakować. Action menu. Możemy sobie zapalić za 100 dolarów. W ogóle ile my mamy kasy? Sprawdźmy to. Mamy 364. W sumie dobrze, że wzięliśmy je z tego napadu. Przynajmniej coś mamy na start. Ale dobra, zobaczmy jeszcze raz, co tutaj jeszcze jest. Gun shop oczywiście, pistolet oraz
Assault Rifle możemy kupić za 60 tysięcy, a pistolet za 10 tysięcy i tylko 10 naboi, a tu 40, no nie za dużo. No dobra, zobaczmy co jest dalej, jakieś prace możemy, zabić Johnego oraz tutaj gang jakiegoś typka. Możemy również stworzyć własny gang po 15 i 20 tysięcy, wow, naprawdę sporo, ale przynajmniej te typki dały nam spokój. Widać, że strażnicy zareagowali bardzo dobrze. Chodźmy teraz do tego Jobmastera, który tutaj stoi. On tak samo wygląda jak ten gościu, który sprzedawał broń, ciekawe. Ale dobra, Trevor, nie wiem czy tak się mogę nazywać. No ale dobra, chodźmy zobaczyć. Gościu stoi tyłem, dziwnie trochę. Wcale nie podejrzanie, nie? Zobaczmy, co on tutaj ma. Aha, ma to samo co tamten gościu tak naprawdę i te same zadania, no dobra. Chodźmy jeszcze zobaczyć, co oferuje to więzienie. Ach, przypominają się stare czasy, jak Trevor również był w tym więzieniu. Ludzie, dajcie mi spokój, co wy ode mnie chcecie? Patrzcie, ci wariują, no ale dobra, chodźmy zobaczyć tutaj. Możemy poćwiczyć, możemy się flexować. Okej, to flexowanie jest dziwne. Możemy się flexować, ale oni chcą nam zrobić krzywdę. Przestań się flexować, przestań się flexować, bo zginiesz. Bo zginiesz, dobra. Pomóżcie mi, halo panie strażniku, pomocy. Strażnicy, reagujcie na to. Oni chcą mnie pobić, a wręcz chcą mnie zabić. Dobra, ja chcę spokoju, ja chcę spokoju. Chcę przetestować, co oferuje siłownia w więzieniu. Więc dajcie mi spokój, odszczepcie się. Ja wchodzę tutaj. Dobra, kolejny typ, kolejny typ. Chcę dostać w łeb. Nie, dobra, ciebie nie chciałem bić, sorry mordo. Sorry mordo. Ciebie chciałem, o! Ten chce się bić, dobra. Nie zadzieraj z Trevorem. Tamci już nie chcą podejść. Okej, okay. My zobaczymy, co tutaj oferuje siłownia. Możemy zrobić sobie pompki. Nie ma problemu, róbmy pompki. Nie są one zbagowane jak tamto, więc bez problemu. Powiedziałem to za szybko. Dobra, udało się wyjść. Co tu możemy zrobić? O! Możemy jogging, rozgrzejmy się przed ucieczką. Musimy się rozgrzać, żebyśmy szybko biegali. No kondycja nie jest zbyt dobra. Tak to wygląda przynajmniej. Patrzcie jak na mnie czekają przed wyjściem. Tu nie chcą wchodzić, no ale dobra. Jesteśmy rozgrzani, więc nie ma problemu. Co tu możemy zrobić? Ze sztangą poćwiczyć. Dobrze, poćwiczmy, bo oni chcą nam nawalić, więc musimy poćwiczyć. Zróbmy kilka oczywiście podniesień. Chociaż widzę, że odpoczywa bardziej. Dobra, zostawmy tą sztangę. Tu możemy również poćwiczyć ze sztangą. Czy to działa? Działa! Trochę zbagowane, ale działa. Chociaż nie no, leżymy na tej ławeczce. Dobra, jest to zbagowane jednak. Zostawmy to w spokoju i chodźmy stąd. Chodźmy stąd, chyba się zbagowałem. Chyba się zbagowałem totalnie. Halo, chcę stąd wyjść. Chcę stąd wyjść. Dobra, dajcie mi spokój. Już to... Halo, czemu to się tak baguje? Ci na mnie czekają. A ta sztanga jest zbagowana. Ja chcę skończyć to. Chcę skończyć tą pracę. Dobra, teraz brzuszki. Pobagowane jest to. Ja stąd wychodzę. Ja stąd wychodzę. Wychodzę z tej siłowni. Mam dość. Mam dość siłowni. Tam ci biegaj. Ja nie chcę już ćwiczyć. Oni idą mnie tutaj lać. Halo, skończ. Skończ ćwiczyć. Skończ się flexować. Dobrze, mamy spokój. Mamy spokój. Tylko jest problem, ponieważ nie mam pieniędzy, więc musimy je jakoś szybko zarobić. Szkoda, że nie możemy kupić noża. Przynajmniej mielibyśmy jakieś ułatwienie. No ale dobra, spróbujmy oczywiście jakąś pracę. Tylko oczywiście próbują mnie lać kolejni. Próbują mnie lać kolejni. Więc... O, dobrze, dobrze! Panie strażniku, bardzo dobrze. Proszę ich się pozbyć, ponieważ nie cały czas atakują. Dobra, możemy... W sumie możemy zapalić. Możemy się nawet napić piwa. Okej, okay, możemy napić się piwa za darmo, więc napijmy się. Chociaż to jest nielegalne, a tutaj jest pełno strażników. To nam wystarczy. Nie będziemy nic więcej pili ani palili, bo nam jest to niepotrzebne. Teraz zajmijmy się pierwszą pracą za 20 tysięcy dolarów. Naprawdę dobra robota. Więc idziemy. Już przestań pić. Trevor, jak mogę przestać? Okej, przestałeś. Świetnie, brawo strażniku, jestem z was dumny. Gościu wygląda na dumnego, a my teraz idziemy wykonać pierwsze zadanie w więzieniu, czyli zabicie typka. Tylko nie wiem, czy
nie dołączyć do jakiegoś gangu, chociaż to jest jeden typek, raczej tutaj żadnego gangu nie ma, więc zobaczmy. Czy to jesteś ty? Tak, to jesteś chyba ty. Zobaczcie, wszyscy tutaj robią co chcą tak naprawdę, biją się, a ten gościu sobie pije piwo, normalnie w więzieniu. Dobra, gościu, giń. Czy mogę go zabić tak normalnie, skopując go? Wygląda jakby był martwy, albo przynajmniej nieprzytomny. Chociaż go skopaliśmy i to mocno. Więc mam nadzieję, że dostanę teraz cash. Więc lecimy, lecimy to zobaczyć. Mam taką nadzieję, że już wszystko jest zaliczone. Oni znowu chcą mnie bić. Dobra, lećmy po wypłatę. Szybko, szybko. Dawać, 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 dawać. Gdzie jest ten Jobmaster? Ci tutaj biegają na jakąś zbiórkę prawdopodobnie, ale dobra, idziemy. Nie wiem dlaczego, ale coś się zbugowało i nie dostałem kasy. Zresztą jak widzicie, tej kasy nie mam, a wykonałem zadanie. Możliwe, że muszę go zabić, nie wiem, jakąś bronią, ale niestety tej broni nie mam. Więc dołączmy do jakiegoś gangu, żeby byli naszymi sprzymierzeńcami. Tylko pytanie, gdzie jest gang z Grove Street? Poczekajcie, tutaj jest kto? Bo ciężko mi to stwierdzić, dlatego sprawdźmy. Tu są ballasi, okej, okay. Tu są groszki, tu są Lost MC, a tu możemy stworzyć własny gang. No dobra, to może stwórzmy własny gang. Zobaczymy, czy możemy. O nie, tutaj musimy zapłacić za gang. Tu musimy zapłacić za członków gangu. A niestety ani 20, ani 40 tysięcy tym bardziej nie mamy. Więc chodźmy dołączyć do jakiegoś gangu. To są lości. Mam nadzieję, że wtedy mnie nie będą aż tak klepali. Dobra, możemy dołączyć, więc dołączmy. Mamy już nasz gang. Czy możemy mieć więcej członków? Oczywiście, że możemy mieć. Teraz mamy naprawdę dobrą ekipę. Tylko cały czas mnie biją. Czemu się... Dobra, jest walka. Jest walka. Dojechali mnie. I gość miał jakiś kastet. Dlatego mnie dojechali. Jak widzicie, ta modyfikacja jest naprawdę pobugowana i niestety ten skrypt nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Ale wróciłem z powrotem do więzienia i tym razem jesteśmy tym prawdziwym Trevorem. Nie zmieniło mi skina i biłem się z jakimiś typami. Zresztą jak widzicie, sporo osób leży i sporo mnie atakuje. Ale udało mi się zdobyć jakimś cudem nóż, więc bardzo dobrze. Chociaż musimy uważać na tych strażników, bo jak widzicie, strzelają, to oni zaczęli. Ja tutaj żadnej niebezpiecznej broni nie mam, no ale dobra. Chodźmy teraz jeszcze raz do tego Jobmastera i miejmy nadzieję, że on nam jednak da normalną pracę i będzie działała poprawnie. Więc lecimy, job menu i teraz zabijmy cały gang. No dobra, miejmy nadzieję, że się uda zdobyć 40 koła bodajże, no ale dobra. Lecimy i gdzie jest ten gang? Tutaj są. Dobra, naszykujmy, jest jeden strażnik. Lecimy z typami. Dobra, dawać, dawać, dawać! Szybko. O, biją się, biją się. Myślałem, że nie będą się bili, ale jednak się chcą ze mną bić. Mamy to. Mamy to. I to jest ostatni członek gangu. Wydaje mi się, że tak, dobra. To jest ostatni typek. I mam nadzieję, że mi teraz kasę doda. Dobra, mamy to. No wszyscy nie żyją. Ten strażnik nic sobie z tego nie zrobił. Więc moglibyśmy to wykorzystać. Chociaż zobaczcie, ilu tutaj jest strażników. Może nie będziemy tego nawet ruszali, ponieważ nie chcę się zrzucać w oczy. No ale dobra, chodźmy zobaczyć, czy teraz dostanę wypłatę. No bijcie ich, halo! Nie chcę zaatakować strażnika, strażnik mnie jeszcze bije, dlaczego? Jestem już z powrotem w więzieniu, popatrzcie na twarz Trevora. Naprawdę sporo przeżył, jest poobijany. No ale cóż, sprawdźmy nasz stan konta. I tak dostaliśmy w końcu wypłatę. Chociaż chyba się to zbugowało, bo mamy 80 tysięcy, a mieliśmy dostać 40 i 20, czyli 60. No ale cóż, nie będę narzekał na dodatkowy cash. I teraz postanowiłem, że zrobimy ultra formacja, dokładnie zaprzyjaźnimy się ze wszystkimi gangami. Jak widzicie, wszyscy chcą nas tutaj dojechać, nawet strażnicy. Więc zróbmy teraz naprawdę potężny gang. Czy oni się będą bili razem? Na szczęście nie. Więc tworzymy najlepszą formację w więzieniu i zrobimy największą ucieczkę właśnie w historii tego więzienia. Mam pistolet! Skąd ja mam pistolet? Oni dali mi pistolet i kastet. Wow, naprawdę dobrze. Mamy już pistolet, więc nie musimy kupować tak naprawdę. Ale zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić. Tu możemy stworzyć chyba własny gang, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, możemy stworzyć. Za 15 i 20 tysięcy możemy mieć naprawdę spoko ludzi. Normal member albo muscular member. Weźmy może
Poczekajcie, 40, zostanie nam 40. Weźmy jednego typka, takiego tanka. Dokładnie tak, takim byliśmy. Więc jak najbardziej. Nasz gang. Co się z nim stało? Czemu tamci tam stoją? Okej. Ewidentnie nie chcą uciekać z nami, no ale cóż. Lejcie się z nimi, lejcie się z nimi. A ja idę jeszcze zobaczyć tutaj, do sklepu z bronią, żebyśmy mieli pewność. Poczekajcie, 60 tysięcy, no nie stać nas niestety na to. Pistoletu nie musimy kupować, ale możemy się pozbyć teraz tego typa. Na razie może tylko nożem, żebyśmy nie rzucali się aż tak w oczy. Dobra, mamy to, mamy to. I teraz możemy przejść do ucieczki. Weźmy może, właśnie, kastet. Kastetem jest najbezpieczniej. Dobra, gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście? Tam będzie wyjście, więc lecimy. Lecimy. Nasze gangusy lecą za nami, więc bardzo dobrze. Lecimy, uciekaj typie, uciekaj typie. Co, teraz już się nie chcesz bić? Bardzo dobrze. Okej, lecą za nami. Więc spoko, tam się ktoś strzela, więc nie za dobrze. A my będziemy uciekali, poczekajcie. Muszę rozplanować jakiś plan działania. Sprawdźmy może tutaj, czy będzie autobus więzienny. Może wyjedziemy stąd. Nie zauważą, tu był Johnny. Johnny niestety nie żyje. W sumie dobrze. Powinny być autobusy więzienne, czy są? Nie ma! Dobra, wracamy, wracamy, panowie, bo nas zaraz wykryją, albo ktoś nakapuje, więc wracamy, szybko, szybko. Szybko, szybko, wracajmy. Nic tutaj się nie dzieje, przeszedłem się. Tylko, okej, sprawdźmy to do góry, czy ktoś będzie, czy jednak nie. Bo jak zaczniemy ucieczkę, to wszyscy zaczną panikować. Gizialam się włączył, czy to na nas? Wydaje mi się, że tak. Dobra, weźmy broń i uciekajmy po prostu z tego więzienia. Musimy uważać, bo teraz będą chcieli nas wszyscy zabić, jak widzicie. Strażnicy zaczęli już strzelać, więc niedobrze, niedobrze, uciekajmy, uciekajmy po prostu. Próbujmy uciekać. Czekajcie, jest alarm włączony. Niedobrze, snajper. Nie, kurde, snajper mnie dojechał. Nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się, że snajperzy będą na wieżyczkach, ale w sumie logiczne. Jestem już z powrotem w więzieniu i zauważyłem, że cały czas mam ponad 80 tysięcy, więc nie wiem, czy tak powinno być, ale okej. Wykorzystajmy ten błąd, oczywiście jest to błąd modyfikacji, więc nic tutaj nie cheatuję. Oczywiście, jeżeli chodzi o ten challenge, wykorzystuję tylko moda, który działa jak działa. Więc próbujmy dalej, chodźmy jeszcze do sklepu z bronią. Kupmy coś mocniejszego, kupię teraz naprawdę dobrą broń i miejmy nadzieję, że ona nam pomoże. I nie będę uciekał grupką, bo jednak jest to głupota. Nie będą mnie osłaniali tak jak chciałem, po prostu nakapują na nas i uciekną sami, więc kupujemy. Czy kupiłem? Kupiłem czy nie kupiłem? Ej, nie mogę kupić, co jest grane, patrzcie. Nie mogę kupić. On nie ma tego gościa, prawda? Nie mogę kupić, próbuję kupić. Patrzcie, pistolet kupiłem. Ale tego nie mogę kupić, dlaczego nie mogę kupić? Okej, coś jest zbugowane. Kupiłem pistolet. I mamy pistolet, mamy pukawkę. Dobra, weźmy sobie ten kastet. Weźmy kastet i spróbujmy jakoś uciec. Jest tu strażnik, jest strażnik. Tutaj też są strażnicy. Okej, spróbujmy. Tam ludzie próbują uciec, a właściwie więźniowie. No dobra, spróbujmy tutaj, spróbujmy tutaj. Pozbądźmy się tego strażnika. On będzie nas pewnie zaraz atakował. Mamy to. Tego więźnia też się pozbądźmy. Okej, musimy uważać. Jak widzicie, do nas przybiegli. Dobra, mamy lepszą broń, mamy lepszą broń. Wynocha! Wynocha! Mamy to, mamy to. Musimy uważać na wieżyczki. Na wieżyczce chyba nikogo nie ma, przynajmniej nikogo nie widzę. Dobra, mamy to, lecimy, lecimy. Lećmy, lećmy. Szkoda, że nie ma kamizelki kuloodpornej do kupienia, bo chętnie bym kupił. Ale czy gdzieś nie leżała w więzieniu? Wydaje mi się, że leżała. I chyba tam do góry. Tutaj jest jeszcze strażnik, musimy uważać, musimy się pozbyć wszystkich tych strażników, którzy tutaj są. Więc uważajmy, alarmu nie włączyli, nie wiem dlaczego. Dobra, lećmy, nie obchodzi nas to tak naprawdę. Uciekamy, uciekamy górą. Nie będziemy uciekali tam przez bramy, ponieważ są strażnicy, a właściwie snajperzy. Jeden pocisk, nie za dobrze, ale sprawdźmy, czy tutaj była kamizelka, czy dobrze pamiętam. Czy jednak nie. Sprawdźmy to. Nie ma tu kamizelki, więc jednak źle pamiętałem. Może nie na tej wieżyczce. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Tam już mi się pokazują kolejni wrogowie. Muszę uważać. Żadnego snajpera nie widzę.
Mam mało zdrowia, więc nie chciałbym dostać. Autobusy żadne nie przyjechały. Tam ktoś próbuje uciekać, więc są zajęci każdym więźniem, nie tylko mną, więc bardzo dobrze. Tu nikogo nie widzę. Dobra, jest gościu, więc pozbądźmy się go. Mamy to. Mamy kolejne 30 naboi. Bardzo dobrze. O, tu jest coś mocniejszego, jakaś mocniejsza broń. Bardzo dobrze. Cieszę się to bardzo. Czy jest tutaj kamizelka? Gdzie jest ta kamizelka? Na dole? Możliwe, że tak. Więc teraz... Tam jest śmigłowiec! Tam jest śmigłowiec i to nie byle jaki śmigłowiec, ponieważ śmigłowiec Trevora. Wow! Możemy uciec śmigłowcem Trevora. I tego się nie spodziewałem tak naprawdę, że tutaj będzie helikopter TPI. Ale dobra, lecimy, lecimy. No niespodziewane. Ale mamy to i to będzie naprawdę spektakularna ucieczka. Dlaczego w tym momencie włączyli alarm, czekali na to, żeby mnie po prostu poniżyć? Trevor ma już naprawdę dość, zobaczcie jak on wygląda. Cały czas ktoś mnie dojeżdża, ale musi być w końcu ta udana próba, więc spróbujmy. Czy gdzieś tutaj jest jakieś wyjście, wejście do tego więzienia? Nie no, wszystko jest odgrodzone, więc musimy próbować tamtą drogą jak na początku. Może tutaj będzie taka mizelka, albo i nie, no ale rozejrzyjmy się. Może w końcu uda mi się znaleźć. W ogóle nie mam już prawie że amunicji. Tutaj mam ostatnie, mam jeszcze pukawkę. Ale ta pukawka to jest jakaś żenada totalna. No ale dobra, musimy sobie radzić tak naprawdę. Nie mamy innej opcji. Na szczęście mnie nie atakują, więc bardzo dobrze. Chociaż tamci więźniowie próbują mnie dojechać, ale mówię tutaj o strażnikach. Kolejni, czy wy macie do mnie jakiś problem? Dobra, lećmy grupą z nimi. Chociaż oni się zatrzymali. Ale dobra, lecimy z nimi. Tylko muszę uważać na snajperów. Czy są tutaj jacyś? Nie widzę żadnego. Dobra, już jest alarm. Jest alarm i czuję snajpera. Czuję snajpera i tam jest snajper. Więc musimy uważać. Czy gdzieś jeszcze tutaj jest snajper? Mam nadzieję, że nie, ale słyszę cały czas snajperów. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, dojedźmy go. Dojedźmy go, poczekajcie. Chowajmy się. Taktyka na snajpera. Mamy go, ale cały czas żyje. Cały czas typek żyje, więc nie za dobrze. Gościu, zgiń! Też cały czas ktoś ładuje. Cały czas ktoś ładuje, nie wiem od której strony, ale strzelają. Dobra, mamy to. Leć, Trevor, leć. Mam nadzieję... Nie, dobra, tam jest snajper. Tam jest snajper, dobrze! Dobrze, udało się, ledwo co. Gdzie ty jesteś, typiarzu? Tam gdzieś jest snajper na wieżyczce. Widzę go, ledwo co. Ale on mnie ma tak naprawdę na hita, na jednego headshota. Tam są strażnicy, którzy do mnie nawalają również, więc musimy uważać. Na szczęście skrypt nie jest aż tak podbagowany i działa ucieczka właśnie dobrze, więc możemy na spokojnie liczyć cały czas na challenge. Nic tu jest niezbagowane, bo tak to jakby wszystko nie działało, to niestety ten odcinek nie miałby sensu. Ale jednak wszystko w miarę dobrze działa, więc możemy lecieć dalej. Dobra, gdzie są ci strażnicy? Coś wybuchło, chyba mój helikopter, którym mogłem uciec. Ale dobra, lecimy. Nie chciałem was, typiarze, no. Nie chciałem was w ogóle. No ale dobra, lecimy z nimi. Lecimy z nimi, czy będą mieli jakąś broń? Miejmy nadzieję, że tak. Ten niczego nie miał. Ci mają karabiny, więc jak najbardziej biorę. Bardzo dobrze, tu kolejny typ. Ten sobie na chillu idzie. Dobra, pozbądźmy się ich, bo oni za chwilę będą do mnie nawalali to ostro. Oni się nie patyczkują. Dobra, tam jest kolejny. Lecimy z nimi, zamieszanie jest ogromne. Amunicja mi się kończy, nie za dobrze. Tamten umiera. Czy oni będą... Tam jest broń, dobra. Potrzebuję dużo amunicji. Nie, proszę cię. Gościu, gin. Mamy to. Miał broń. Możemy też do niego iść. Chociaż czy tutaj zbiorę? Tak, mam amunicję, więc lecimy. Lecimy, mało HP. No ale miejmy nadzieję, że jakoś przeżyjemy z nim. Dobra, denerwujecie mnie, więc idę bez was. Mam nadzieję, że nie pójdziecie za mną. Idą za mną, oczywiście. Dobra, gdzie jest ten kolejny snajper? Tu gdzieś jest wieżyczka. Tamta jest czysta. Mi się przynajmniej wydaje. Sprawdźmy ją. Tak, jest czysta.
W ogóle jakoś się zbugował, jest do góry. Tu był snajper. Ale już go nie ma, przynajmniej go nie widzę. Strzelają. Czekajcie, strzelają, czy stamtąd strzela? Nie wiem, skąd strzelają. Słyszę strzały snajpera. Coś wybucha cały czas. Autobus więzienny! Autobus więzienny! Spróbujmy uciec autobusem. Spróbujmy uciec autobusem. Co jest grane? Coś się zbugowało. Dobra. Okej. Pali, pali. Na szczęście jest paliwo, więc jedziemy. Jedziemy, spróbujmy chociaż przejechać bez jakichkolwiek poniesionych obrażeń. Dobra, jedziemy tą stroną, jedziemy. Tu jest snajper, tu jest snajper. Czuję go na własnej skórze, nawet dwóch chyba jest. To mi się przynajmniej wydaje, ale dobra. Tutaj policja przyjechała, czy tam straż więzienna, ale nieważne. My jedziemy do wyjścia. Tu jest już wyjście, patrzcie, uciekają. O nie, niedobrze, 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 byłem już koło wyjścia! Już widziałem bramy, ale nie, musiało się wszystko zepsuć. Mam nadzieję, że docenicie moje starania łapeczką w górę i subskrypcją, bo naprawdę jest to próba, nie wiem już która, ale lecę cały czas z tematem, nie poddaję się. Oni cały czas mnie atakują, no dobra, goście, gincie! Gincie, przynajmniej idźcie sobie ode mnie. Dobra, snajper. Nie ma snajpera. Pierwsza wieża czysta. Zobaczmy drugą wieżyczkę. Mam nadzieję, że tutaj również nikogo nie będzie. Alarm oczywiście włączyli. Nikogo chyba tu nie ma. Tu mi się przynajmniej wydaje. Chociaż musimy uważać. Dobra, lećmy dalej, lećmy dalej. Tu na pewno nikogo nie ma. Mam jeszcze tu naboje, więc wykorzystam je. Dobra, gościu, giń! Pięknie! Udało się go pokonać. Lecimy dalej, lecimy dalej. Jest autobus, jest autobus. Jest i... strażnik, dobra, gościu, giń. Mamy to, ale kończy nam się oczywiście amunicja. Dobra, lecimy, lecimy jeszcze raz. Ustawili autobus, na szczęście. Pytanie, ta brama jest zawsze zamknięta. Możemy spróbować, ale to chyba nie ma sensu, że uderzę w nią. Nie wiem, spróbujmy. No, to było bez sensu. Dobra, jedziemy, jedziemy. Może teraz nie będę jechał naokoło, tylko przejedziemy tu. Tam jest ten helikopter. Ale jedziemy tutaj. Jesteśmy jak na razie bezpieczni. Patrzcie, jest tutaj już wyjście. Możemy wysiąść. No tylko nie po tej stronie chciałem wysiąść, no ale trudno. Trudno, wróćmy się. Wróćmy się. Gdzie ty jesteś, gościu? Tam do nas strzela. Do nas strzela z jakiejś wieżyczki. Cały czas do nas ktoś strzela i nie wiem skąd tak naprawdę. Czuję, że to jest ten moment, że to jest chwila ucieczki, dlatego ruszajmy. Dobra, ci już do mnie biegną, więc spróbujmy górą. Mamy na szczęście pistolet, więc możemy się ich pozbyć. Dobra, spadajcie stąd, typiarze. Lecimy. Tu jest strażnik, który nas jeszcze nie zaatakował. Mamy jego amunicję, nie mamy. No cóż, lecimy w takim razie dalej. Tutaj niczego nie ma. Niestety, tu jest kolejny strażnik, pozbądźmy się go. Lecimy dalej, na szczęście nikt nie włączył jeszcze alarmu. Chociaż cały czas są strzały i cały czas jakiś więzień próbuje uciec. Bo jak widzicie, jest pełno więźniów, którzy uciekają. Cały czas, a my cały czas nie dostajemy amunicji. No dobra, próbujmy w takim razie tutaj zejść. Czy nikogo tu nie ma? Nie, nikogo nie ma. Już nie idę do tego śmigłowca, bo nie ma to sensu. Jest tylko postawiony dla baitu. Nie ma nawet po co tam podchodzić. Dobra, lecimy, lecimy, nie baguj się, Trevor. Schodzi normalnie. Pytanie, czy ta brama nam się otworzy? Miejmy nadzieję, że tak. Dobra. Idziemy dalej, jesteśmy koło wyjścia. Nie mówcie. Dobra, włączył się alarm, otworzyły się bramy. Ale chyba to mamy, chyba to mamy. Mamy auto do ucieczki, czy tam jest snajper? Nie widzę go. Tam jest snajper, także go nie widzę. Więc musi być tutaj gdzieś, na dole. Czy na tej wieży? Czy na tamtej wieży? Wydaje mi się, że tam jest gdzieś. Tylko go nie widzę. Jest taki problem, że ja mam mały zasięg z tym pistoletem. Dobra, próbujmy. Czy tam gdzieś? Nie mam pojęcia. Okej, tutaj kolejny policjant był. Czy on ożył nagle? On ożył, dostał heada, a ożył. Co jest grane? Kolejny policjant! Okej, nie mam pojęcia co tu się dzieje, ale wsiadaj, Trevor, wsiadaj, 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 uciekaj, uciekaj ty,
Uciekaj, szybko, szybko, szybko! Mamy to! Mamy to! Udało nam się uciec z więzienia! W końcu! W końcu udało się! Opuszczamy zakład karny! Nareszcie! Po tylu próbach, po takim czasie w końcu uciekamy. Trevor, jedź do domu, jedź do domu. Ukryj się, chilluj. Zasłużyłeś na to, naprawdę. Jest to ciężkie. Ciężki challenge, no ale jeżeli chcecie więcej takich, to oczywiście piszcie propozycje, nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę. Zapraszam was również do innych filmów na moim kanale. A póki co, to by było na tyle. Na razie i cześć.